No cóż, tak jak obiecałem, rzuciłem wszystko i wziąłem się za intensywne, naprawdę intensywne granie. Na szczęście udało mi się to wszystko ogarnąć. Zapraszam. Can relax. Has Czołem, z tej strony Tomek Dobosz z Gambit TV. Witam Was w kolejnej wideo. znaczy nie, nie wideorecenzji, witam Was w kolejnym materiale. Dlaczego nie wideo recenzji? Ponieważ nie będę w stanie w 100% zrecenzować gry, o której dzisiaj będę mówił. Dlaczego? Już Wam pokazuję. Ponieważ dzisiaj mam zamiar opowiedzieć Wam o grze This War of Mine The Board Game grze, której, jak widzicie, mam prototyp. Grze, która obecnie funduje się na Kickstarterze. Właściwie jest ufundowana z olbrzymim zapasem, tam kilkaset <coughs> procent już to łyknęło. Grze, którą stworzyli Michał Oracz i Jakub Wiśniewski. Grze, która jest planszową wersją rewelacyjnej gry komputerowej od 11bit Studios, która też nosi tytuł This War of Mine. Dlaczego nie będę w stanie tego w pełni zrecenzować? Dlatego, że to jest prototyp, i to nie jest tylko prototyp pod kątem e, jakości komponentów, tak? Ale niestety w tym prototypie nie ma pewnych mechanizmów, m, które będą w finalnej grze, a które, a które na pewno będą wpływały na ocenę. Nie mogąc ich ocenić, nie mogę jakby w pełni gry. Zrecenzować, i, i, i tak dalej, i tak dalej, ale, ale mam zamiar Wam pokazać, jak to wygląda, czy też jak to będzie wyglądać, jak się w to gra, bo to już mogę Wam opowiedzieć. A na koniec rzucić Wam jakieś takie krótkie podsumowanie. Ale zanim przejdę do meritum, mam jedną wiadomość dla Jakuba Wiśniewskiego. On wie o co chodzi. No dobra, lecimy do stołu. Okej, okay, słuchajcie, tak wygląda mniej więcej rozłożone This War of Mine. Oczywiście to co widzicie przed sobą to jest prototyp. Dlatego plansza jest na takim kredowym papierze, a nie na jakimś ładnym kartonie. Dlatego karty są e, z takiego sobie tam słabego kartoniku, a nie z czegoś tam wow, 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 super, duper. Ale muszę wam powiedzieć, że kiedy patrzę na ten prototyp, to muszę stwierdzić, że sporo finalnie wydanych gier wcale by się nie powstydziło tego typu komponentów. No bo zobaczcie na to. To są prototypowe żetony zasobów jakieś tam części drewna i wody. Rewelacja, gdyby to się znalazło w jakiejś gotowej grze. Słowa złego bym nie powiedział. Albo spójrzcie na żetony. Na przykład związane z bronią. Kapitalna sprawa. Fajny twardy karton, bardzo ładnie wyglądają, fajne kształty. Słowa bym nie powiedział, gdyby coś takiego znalazło się w finalnej grze. Nie wiem, czy to This War of mańczy, czy w jakiejś innej. Różne, różne rzeczy proszę, to są żetony, nie wiem, papierosów i, i wody, tak? Rewelacyjna, słuchajcie, sprawa. Bardzo fajne figurki z żywicy. W grze finalnej mają być plastikowe, ale chyba podobno, tak mi się wydaje, są też możliwość do kupienia, będzie do kupienia takich figurek z żywicy. Jeżeli chodzi o grafikę, to słyszałem, że może się zmienić, bo trochę osób narzeka na czytelność. Natomiast ja przyznam, że ta grafika mi się bardzo podoba. Może dlatego, że grałem w komputerowy pierwowzór i trochę różnic jest, bo ten dom się nieco różni od tego naszego komputerowego schronienia, ale na kartach lokacji, o których też będę za chwilę mówił, mamy screeny z gry. I na przykład supermarket. Ja znam ten supermarket, ja tam byłem. Jakiś mały domek też pamiętam, że tam byłem. Zrujnowana willa, też pamiętam, jak tam łaziłem. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Także prototyp, ok, jestem w stanie to zrozumieć, ale naprawdę ten prototyp wygląda świetnie. To jakby tak zostało, znaczy, <laughs> przepraszam, z podniesieniem jakości tam planszy, kart i tak dalej, słowa bym pewnie złego nie powiedział. Ale dobra, dość o tym, że to jest prototyp, jak to wygląda i tak dalej, e, i tak dalej. Jak się w to gra? To jest najważniejsze. Słuchajcie, e, gra podzielona jest na kilkanaście rund. Każda runda to jeden dzień. Zegarem, który. <coughs> Wybaczcie, coś mam z gardłem. Zegarem, który odmierza nam czas rozgrywki, jest talia wydarzeń. Skonstruowana w bardzo specyficzny sposób. Dwa pierwsze wydarzenia zawsze są identyczne: jest wydarzenie startowe oraz tak zwane drugie wydarzenie. Następnie jest siedem kart wydarzeń, powiedzmy sobie zwykłych, które losuje się stali wydarzeń, która jest oczywiście większa, i tasuje je razem. I na końcu są trzy wydarzenia, tak zwane kończące, które również są wybierane z większej liczby kart. A w zasadzie tylko dwa z tych trzech są wybierane, ponieważ, akurat było ostatnie, trzecim wydarzeniem kończącym zawsze jest karta zawieszenia ognia, która to karta oznacza koniec gry i jeżeli nasi, nasze postacie dożyją do zawieszenia ognia, do przerwania walk, wygraliśmy. Po prostu, więc ta talia odmierza czas naszej rozgrywki. A w jaki sposób? Gdzieś zgubiłem początkowe. Dobra, tutaj są. W jaki sposób? Bardzo, bardzo prosto. Na początku każdego dnia rozgrywa się wierzchnią kartę, właśnie ze stosu wydarzeń. ciągniemy ją. I rozgrywamy. I to są bardzo różne rzeczy. Oczywiście nie będę mówił o pierwszych dniach, ale tutaj mogą się znaleźć, e, może nastać zima, jak zaczniemy marznąć. Mogą być zrzuty jakichś e, zasobów, mogą przyjść rabusie. No, dużo różnych rzeczy może się w tych wydarzeniach znaleźć. I kiedy e, już sobie takie wydarzenie ogarniemy, następuje kolejna faza, gdzie tam e, roz, rozstrzygamy różne znaczniki. I po niej następuje jedna z głównych faz całego dnia, czyli akcje, które możemy wykonać w naszym domu, w naszej kryjówce. Każda postać, na początku mamy cztery postacie. Każda postać jest reprezentowana przez figurkę i kartę, na której to karcie mamy imię, cechy związane z walką i taką wrażliwość jakąś cechę specjalną, zdolność specjalną i ewentualne informacje o nawykach. Każda postać ma prawo wykonać trzy akcje, chyba że, hmm, chyba że żetony stanu to są żetony fajne stanu, które ma przy sobie, a te stany są różne mogą być głodni, mogą być ranni, chorzy, zmęczeni, zdołowani itd., itd. Jeżeli ma zbyt dużo tych żetonów i są one zbyt ciężkie, że tak się wyrażę no to tych akcji może mieć mniej. Domyślnie są trzy dla postaci zdrowej. Jeżeli coś jest gorzej, dwie, jedna akcja lub zero. Na co te akcje można wydać? Ano na czyszczenie naszej kryjówki z tych wszystkich kart, bo na dzień dobry nasza kryjówka jest zagracona, tak? Będziemy otwierali drzwi, przekopywali się przez jakieś kupy gruzu, będziemy przeszukiwali jakieś sterty różnych rzeczy, będziemy przeszukiwali meble stare, przepiłowywali kraty itd. tak Wszystko po to, aby znaleźć jakieś komponenty, które przydadzą nam się w kolej w dalszej grze, a także po to, aby oczyścić teren. A po co oczyścić teren? Aby również akcją zbudować odpowiednie i przydatne elementy wyposażenia. Na przykład łóżko, w którym będziemy spali w nocy. Na przykład mm, na przykład piecyk którym będziemy mogli ogrzewać się, jeżeli będzie zima. Na początku dostępnych jest tylko kilka takich wynalazków, potem dochodzi ich więcej. Na przykład pułapka na szczury, dzięki której zdobędziemy więcej jedzenia. Na przykład kuchenka, dzięki której będziemy grzali sobie jedzenie, i tak dalej, i tak dalej. A kiedy zbudujemy takie rzeczy, będzie można ich jako akcję również używać. Więc te trzy akcje spokojnie tutaj da się ładnie rozplanować. I kiedy skończymy już robić te trzy akcje, następuje kolejna taka faza, jakby podsumowania, gdzie pod naszymi drzwiami mogą się pojawić jacyś goście. Nie wiem, czy handlarze, czy dzieci potrzebujące pomocy. Różne, różne rzeczy. Mogą się też pojawić nowi. Ocaleni w zależności od liczebności naszej grupy. Tutaj od razu powiem, dużą rolę spełnia kostka dziesięciościenna, którą rzucamy w wielu, wielu momentach. I muszę Wam powiedzieć, że This War of Mine jest dość narażony na losowość. Jeżeli nie lubicie gier, gdzie jeden rzut kostką może przekreślić Wasze szanse, to uważajcie. This War of Mine może Wam dokopać. I kiedy przyjdą już ci goście. Następuje faza karmienia, no bo trzeba przeżyć, tak? Trzeba jeść. Sprawdzamy, czy nie zachorowaliśmy i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, czasami będziemy głodować, czasami specjalnie przeciągniecie naszych tutaj ludzików, żeby oni przegłodowali, bo nie będzie jedzenia. To wszystko jest jakby wkomponowane w grę. To nie jest tak, tylko że nie karmimy, bo nie mamy. Czasami mamy. Ale nie będziemy karmić. Tutaj jest takie kalkulowane ryzyko. Bardzo, bardzo ciekawie to wygląda. I zobaczcie, <laughs> i w końcu przychodzi faza nocy, faza wieczoru, gdzie podejmujemy kolejne kluczowe decyzje, ponieważ ci nasi ludzie mogą podzielić się w nocy. Ktoś może stać na straży aby ustrzec dom przed najazdem jakichś bandytów w nocy. Ktoś może iść spać, bo jest zmęczony. A do trzech osób może wyruszyć na poszukiwanie zapasów w tych tutaj lokacjach. Trzy są wyłożone, cała talia jest tutaj, one się mogą zmieniać. I to poszukiwanie zapasów jest również bardzo fajnie, bardzo ciekawie zrobione. Każda z tych lokacji ma jakieś karty, mapy. Na przykład powiedzmy, że będzie to jakaś otwarta przestrzeń, zamknięte drzwi, wejście do piwnicy i jakieś kraty. Każda lokacja, w zależności od tego, gdzie jest, zawiera pewną liczbę kart eksploracji, takich oto niebieskich kart. Powiedzmy, pójdziemy tutaj, to jest 10 kart. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I przeszukiwanie polega na tym, że rozpatrujemy sobie te karty, albo rozpatrujemy kartę mapy, jeżeli możemy. Te karty zwykle pozwalają nam dołożyć nowe karty eksploracji do badania, albo badamy tutaj te karty eksploracji, czyli odkrywamy i sprawdzimy, co na nich jest. Karta Reality Impact, zaraz do nich wrócę, bo to są bardzo specjalne karty. No ale tutaj na przykład możemy się gdzieś wspiąć, tak? Albo szukamy innej drogi, co powoduje, że Coś przegapimy, albo y, próbujemy się wspinać i może nam się coś stać. Na przykład co mamy dalej? Ktoś tu jest, należy rzucić y, albo odrzucić znowu karty, albo y, podnieść y, poziom hałasu i rzucić za hałas. Właśnie, hałas, kiedy przeszukujemy, y, będziemy hałasować, to jest specjalny tor hałasu, który będzie się podnosił i co jakiś czas znowu k10. Rzucamy. Jeżeli rzucimy równo lub mniej naszemu poziomowi hałasu, no to mogą pojawić się mieszkańcy tego miejsca, w którym właśnie się znajdujemy i mogą nam napsuć krwi. To mogą być różni ludzie, to mogą być bandyci, to mogą być bezdomni, to mogą być spokojni starsi ludzie, zwykli cywile. To, jak się będą zachowywać, będzie również zależało od tego, co my tutaj dalej będziemy robić. Wszystko jest Zależne od tego, jaką kartę wylosujemy, a także co będziemy dalej robić. No i w końcu, co tu się może jeszcze znaleźć z takich ciekawych rzeczy? O! W końcu możemy też coś znaleźć, i wtedy ciągniemy tego nie, ciągniemy specjalne karty, znalezisk i przeszukujemy odpowiednie rzeczy, otrzymując żetony, znalezisk różne, tak? Tutaj mam bandaże, zioła, żywność surową czy w puszkach, papierosy, alkohol, części do broni itd., itd. I te żetony, których jest mnóstwo, chociaż jest za mało, ale o tym jeszcze będę mówił, te żetony trafiają tutaj, to są nasze znaleziska, ale niekoniecznie to jest coś, co zabierzemy ze sobą do domu i o tym za chwilę powiem. I w końcu, kiedy Zakończymy przeszukiwanie w taki czy inny sposób. To wszystko jest, powiedziałbym w instrukcji, ale bym skłamał. To też za chwilę do tego dojdę. Eee, wracamy do domu, ale zanim wrócimy do domu, jest jeszcze jedna rzecz. Może pojawić się e, jakiś nocny rajd na naszą kryjówkę. No i tu mogą być bandyci, którzy e, zranią naszych ludzi, którzy zostali w domu i ukradną nam jakieś rzeczy. Tu mogą być na przykład zwykli bezdomni, którzy zostaną wystraszeni jeżeli ktoś jest na straży, a jeżeli nie, no to wtedy będą kradli. I kiedy rozpatrzymy tę kartę, dopiero wracamy do domu i nie przynosimy ze sobą wszystkiego. o Nie, część trzeba będzie zostawić, ponieważ nasze postacie mają pewien udźwig, więc z tych wszystkich tutaj rzeczy, które znajdziemy, trzeba będzie wybrać to, co jest najpotrzebniejsze i dopiero to zanieść do domu. No i to jest mniej więcej koniec Każdego dnia, tutaj pojawiają się jeszcze karty takich akcji narracyjnych, które pomagają nam w trakcie rozgrywki. I kiedy kończymy dzień, no cóż, zaczyna się nowe, znowu ciągniemy kartę, wydarzenia i przechodzimy całość od początku. I teraz e, wspominałem o instrukcji. E, nie ma tu instrukcji, słuchajcie, jest taki dziennik. Dziennik, który. Przeprowadza nas po kolei przez wszystkie czynności związane z grą od setupu poprzez wszelkie rzeczy, które robimy w trakcie dnia. Każda akcja jest dokładnie tutaj opisana, co jak e, robimy. Bardzo fajna rzecz, jest to coś takiego, że można wyjąć tę grę z pudełka, wyjąć ten dziennik i od razu zacząć grać. I to działa, sprawdziłem, faktycznie wyjąłem grę, wyjąłem dziennik i kierując się tym, co jest tu napisane. Po prostu grałem tyle. Ten dziennik też spełnia taką bardzo fajną rolę, ponieważ tutaj mamy grę kooperacyjną, ale to nie jest kooperacja, gdzie każdy prowadzi jedną postać. To wszyscy gracze kierują całą tą brygadą. I aby nie było jakiegoś gracza alfa, w tym dzienniku w pewnych momentach są. Kurczę, mi się torebki w Takie strzałki, które mówią, że ten dziennik w tym momencie, kiedy dochodzimy do strzałki, przekazujemy graczowi po lewej. Po co to robimy? Ano dlatego, że tak jak mówiłem, to jest kooperacja. Wszyscy tu dyskutują, wszyscy mm, zastanawiają się, co zrobić, ale decyzję podejmuje osoba posiadająca dziennik. I żeby nie było, że do decyzji dorwie się jeden człowiek, to ten dziennik krąży, żeby każdy miał szansę podjąć. Swoją decyzję w jakimś momencie gry. I teraz słuchajcie, to co na razie widzieliście, to jest po prostu przewracanie kart i czytanie to, co jest, tego, co jest na kartach, i wykonywanie akcji z tych kart. I to jest nudne, tak? To na dłuższą metę byłoby nudne, ale co jakiś czas tu pojawiają się takie właśnie karty Reality Impact. I tu dochodzimy do kolejnego mechanizmu, do tak zwanej księgi skryptów, którą tutaj nie jest księgą, to są trzy strony skryptów. <laughs> Ale w pełnej wersji ma to być wielka księga z tysiącem skryptów, jak nie więcej. I te skrypty to jest e, taka paragrafówka. Kiedy natrafiamy na kartę Reality Impact, ciągniemy kartę koloru, która nam mówi, tak czy jest czarny, zielony, czerwony, szary, czy niebieski. Następnie ciągniemy kartę z odpowiedniej talii, na przykład. Jeżeli jest to reality impact przy eksploracji, to ciągniemy kartę z eksploracji, i tu na dole są w kolorowych kółeczkach liczby. I sprawdzamy liczbę przy danym kolorze, i odnajdujemy ją w odpowiedniej sekcji, w tej właśnie księdze skryptów, i czytamy, co się wydarzyło. I ja tutaj mam taki, to jest taki skrót, bardzo skrótowy skrót tego, co może być w księdze skryptów. I słuchajcie, rzeczy są naprawdę niesamowite. Można, nie wiem, znaleźć psa i decyzja zabieramy czy zostawiamy. Obie decyzje niosą ze sobą pewne konsekwencje. Można znaleźć skrytkę, którą ojciec zostawił matce, żonie czy tam komuś. Okradniemy czy zostawimy. Można znaleźć niemowlę. Zabierzemy czy zostawimy. A i to. Te, ta księga skryptów, chociaż no tu, tu mówię, to jest skrypt skryptów, to co ja tutaj mam, nadaje tej grze głębi i klimatu. Sprawia, że This War of Mine w wersji planszowej zbliża się bardzo, bardzo, bardzo zbliża się takim odczu takim jakby odbiorem do tego, co było w wersji komputerowej. To nie jest przekładanie kart. To są decyzje, niekiedy bardzo ciężkie, które, według twórców, według tego, co tutaj jest napisane, mają wpływać na zakończenie gry, ponieważ na końcu gry każda postać, która przeżyje, czy też zginie w jakiś sposób, ma mieć swój epilog, zależny od tego, co działo się w trakcie rozgrywki. I chociaż nie mogłem tego w pełni sprawdzić na tej e, zmniejszonej wersji tak, e, księgi skryptów. To jestem strasznie ciekaw tego, jak to wyjdzie w praniu. No, tutaj jeszcze dla porządku wspomnę o tym, że grę można nagrać. <laughs> Mamy dwie torby. W jednej są rzeczy, które są usunięte z gry, a w drugiej to, co chcemy zapisać. No i można przerwać rozgrywkę, spochować rzeczy tutaj i kontynuować kolejnego dnia. No dobra, rozgadałem się niesamowicie. Zabijecie mnie za tę recenzję, ale. No, według mnie trzeba. Trzeba tu dużo o tym powiedzieć. Okej, okay. czas to chyba podsumować. No dobra, słuchajcie, tak oto prezentuje się planszowa wersja This War of Mine. Słuchajcie, kilka słów podsumowania. Kiedy po raz pierwszy usłyszałem o tym, że taka gra planszowa powstaje, stwierdziłem, że, że Michał Oracz i yy, Jakub Wiśniewski będą mieli strasznie trudny orzek do zgryzienia, ponieważ Ponieważ komputerowa wersja i pierwowzór bazuje w zasadzie na klimacie, bazuje na emocjach. To, to nie jest jakaś zręcznościówka. To okej, okay, zarządzamy grupą, grupą osób cywili, którzy starają się, starają się przeżyć wojnę, ale jakby główny nacisk jest postawiony na klimat, na, na emocje na, 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 na to przygnębienie na to wszystko. I stwierdziłem, że cholernie ciężko będzie przerzucić to wszystko do gry planszowej. I, i byłem strasznie ciekaw, jak, jak, jak to wyjdzie. Dzisiaj mogę powiedzieć, że w zasadzie, w zasadzie im się udało. Dlaczego w zasadzie? Ponieważ nie widziałem wszystkich aspektów tego przeniesienia klimatycznego. Nie widziałem pełnego dziennika przygód. Nie, nie widziałem tych wszystkich skryptów, których ma być chyba ponad tysiąc. Widziałem maluśki wycinek, taki, taki spreparowany kawałeczek, żeby po prostu wiedzieć, jak to działa. I, I na tej podstawie, oczywiście tam były kawałki, które po prostu dawały mi w zęby, tak? Klimatycznie. I jeżeli ten duży skrypt te, 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 ta duża księga skryptów będzie na podobnym poziomie, wystarczy chyba nawet podobny poziom, co ten delikatny wycinek, to klimat będzie niesamowity. Będzie wyczuwalny, ale będzie też niesamowicie ciężki i, no i chyba taki jak, jak był w grze, jak był w grze komputerowej. Pewnie niektórzy zastanawiają się, jak ta planszowa wersja The War of Mine ma się do gry komputerowej. Jest bardzo podobnie. Bardzo podobnie, aczkolwiek są zmiany. Chociażby fakt, że można wysłać trzej, do trzech osób na poszukiwanie zasobów. Domek, ten nasz początkowy domek, wygląda nieco inaczej. No, jest kilka, <śmiech> <śmiech> wybaczcie, kilka rozwiązań, które które są nieco inne niż w grze komputerowej, ale jest to zrobione po to, aby no, wydaje mi się planszówka po prostu działała, tak? Nie tyle działała lepiej, co po prostu działała. I, i to wszystko faktycznie fajnie się ze sobą zazębia. Mam co prawda, mam co prawda pewne, e, pewne zastrzeżenia Dotyczą one liczby e, liczby żetonów. Ponieważ jeżeli dobrze przeczytałem w instrukcji przynajmniej tej wersji, którą mam, żetony są, liczba żetonów jest skończona. Jeżeli skończą się żetony, to nie można znaleźć więcej danego przedmiotu, danego zasobu. Problem w tym, że są tylko cztery żetony, jeżeli dobrze widziałem, przynajmniej w prototypie, każdego typu. Nie wiem, czy tak samo będzie w wersji finalnej. Jeżeli tak, no to dla mnie jest tutaj pewien problem i to nie problem z punktu widzenia zarządzania zasobami tylko problem klimatyczny już tłumaczę na czym to polega kiedy mam cztery żetony powiedzmy części elektronicznych u siebie w domku tak czy w, w kryjówce i przeszukując meble czy jakieś tam zwały śmieci w mojej kryjówce znajdę kolejną część to jakby nie ma problemu ja sobie jeden żeton przesuwam na mnożnik razy 5, pozostałe usuwam. Fajnie, mam 5 części elektronicznych, tak? Natomiast, jeżeli mam 4 żetony w swojej kryjówce i poszedłem na poszukiwanie zasobów gdzieś do jakiegoś garażu, hotelu, gdziekolwiek, i tam znajdę części elektroniczne, no to według instrukcji nie mogę ich znaleźć, bo nie mam żetonu i nie mogę ich dołożyć. Uff, naprawdę w całym mieście, na przykład tylko cztery żetony. Szczerze mówiąc, mam wielką nadzieję, że to będzie jakoś delikatnie zmienione. Nie wiem, może dodatkowe żetony. Co? Mówię, to jeszcze raz, to nie jest kwestia jakby zarządzania zasobami, ale po prostu dziwnie to wygląda. Tak samo kwestia żetonów zimna. Nie wiem, może też źle zagrałem, ale według tej instrukcji, według kart. Trafiła mnie trzy razy z rzędu zima. Raz ostra, gdzie na karcie dokładało się dwa żetony zimna, a potem dwie kolejne zwykłe z jednym żetonem. Według kart zimy się akumulują i powinienem dokładać cztery żetony zimna co rundę. Problem w tym, że są tylko trzy takie żetony w grze. I co teraz? No właśnie oczywiście można to robić w pamięci, spoko rozumiem, da się to robić. gorzej, jeżeli jakieś emocje tu kombinowanie i, i, i coś nam wypadnie z głowy i może być z tym problem. Także ta liczba, że tonów troszeczkę mnie uwiera, jeśli mam być szczery. ale tak mówię po części klimatycznie po części po prostu jeżeli chodzi o wygodę jeżeli chodzi o wygodę rozgrywki. Poza tym, raczej nie mam żadnych zastrzeżeń na tym etapie. Wydaje mi się, patrząc na same karty, liczba kart jest ok. Ludzie narzekali z tego, co widziałem, że jest za mało kart eksploracji, za mało kart lokacji. Nie, wydaje mi się, tak jak grałem, że, że wystarczy. Naprawdę jest dobrze, jest fajnie. Da się to wszystko, Pomimo małej liczby kart, jakby mo, liczba możliwości na, w jakich te karty mogą wystąpić, spokojnie <laughs> przepraszam, daje radę uh, i tutaj tutaj, tak jak mówię, nie ma, nie ma problemu, może być jeszcze mały problem ale to znowu, nie widziałem pełnego zaszytu skryptów, ponieważ niektóre karty no jakby cały czas odwołują się niektóre działania do tego samego numeru skryptu, więc możemy w pewnym momencie zapamiętać coś i już wiedzieć, aha, tu wiem co się stanie nie wiem to strzelam, tak? Być może w pełnym zaszczycie skryptów akurat te kawałki będą jakoś jeszcze podlegały rzutowi kością. Mam nadzieję, że to nie będzie jednak takie, wiesz, wiecie, jeden do jeden. No dobra. Słuchajcie, tyle może takiego ogólnego podsumowania. Spróbuję odpowiedzieć na moje trzy zwyczajowe pytania, choć nie będą to odpowiedzi pełne, bo nie jestem w stanie tego zrobić. Po pierwsze, czy żałowałbym pieniędzy? <laughs> przepraszam naprawdę. Czy żałowałbym pieniędzy wydanych na e, The of Mind? Słuchajcie, e, Protot, znaczy prototy. Ta gra na Kickstarterze jest za 60 fu, za 50 funtów, o ile dobrze pamiętam. To jest jakieś 300 zł. No to jest sporo sporo pieniędzy. Aczkolwiek jak patrzę na to wszystko, na te stretch goal, na to wszystko co tam się co tu się zaczyna znajdować, wydaje mi się, że że to może być Cena duża, ale do przełknięcia. Wydaje mi się. Nie jestem tego w 100% tak pewien. Wychodzi na to, że tam jest naprawdę dużo, będzie dużo rzeczy, fajnych rzeczy, ale jakby na przybicie tych, przybicie tych słów trzeba by poczekać na, na normalną wersję, gdzie te, te, to, to wszystko będzie w pudle i, i w finalnej jakości. Ale wydaje mi się, że. Te trzy stówy mogą być do przełknięcia. No, słuchajcie, ja dałem trzy stówy za martwą zimę. I jeżeli e, jakby jakościowo i ilościowo komponenty będą podobne, no to dla mnie to będzie do, do łyknięcia rzecz, te trzy stówy. Druga rzecz, moja Begigowa ocena. Nie podam mojej begiegowej oceny. Nie podam, ponieważ to jest nieskończona gra jeszcze. Tak znaczy. Nie miałem pełnego obrazu rozgrywki, nie widziałem pełnego dziennika, nie byłem w stanie wejść super głęboko w, w rozgrywkę, nie jestem w stanie ocenić. Natomiast mogę powiedzieć, że po pierwszej grze wiedziałem, że to jest mój typ rozgrywki. E, uwielbiam paragrafówki, uwielbiam e, przygody na planszy, które są prowadzone w sposób paragrafowy. E, bardzo mi. Może klimat był cięższy, ale This War of Mine przypominało mi trochę Tales of the Arabian Nights, bardzo tak z wierzchu. ale to jest, to jest taki mój typ rozgrywki i, no, na, na chwilę obecną This War of Mine ma u mnie dość wysokie notowania, ale nie będę ich jak gdyby artykułował, bo no, no mówię to nie jest to nie jest pełna gra. Nie jestem w stanie opowiedzieć. Nie 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 byłem w stanie spróbować wszystkiego co ona będzie miała do zaoferowania. No i ostatnia rzecz <laughs> naprawdę przepraszam. Czy this war of mine znalazłoby miejsce na mojej półce? Tak tak zdecydowanie tak jak najbardziej tak. Bo ja lubię ten typ rozgrywki, ja uwielbiam komputerową wersję. E, lubię gry, które są trudne, nad którymi trzeba pomyśleć, e, które naprawdę budują emocje i grają na emocjach e, gracza. Także, This War of Mine, jeżeli tylko będę miał taką możliwość, na pewno zagości na mojej półce i to na długo. E, no bo tak, bo, bo widzę w tej grze wielki, 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 wielki. Potencjał i mam nadzieję, że więcej osób go zobaczy, i więcej osób będzie miało szansę w This War of Mine zagrać. No dobra, słuchajcie, dziękuję Wam serdecznie. To dzisiaj, na dzisiaj to wszystko w takim nietypowym materiale, jak, jak widzicie. This War of Mine. Dziękuję za to, że mnie nadal oglądacie. Dziękuję za to, że ciągle ze mną wytrzymujecie. Zapraszam Was do subskrybowania kanału, lajkowania moich filmów, które są oczywiście osą, awesome. głoszenia dobrego słowa o moim kanale. Zapraszajcie znajomych, niech też subskrybują, bo czemu nie. Komentujcie, jeżeli coś się Wam podoba, nie podoba. Komentujcie, dajcie mi znać, fajnie mi się z Wami gada. Wchodźcie na mojego facebooka. Tam czasami różne dziwne rzeczy się pojawiają, i coś tam można zobaczyć. No i co? Jeszcze raz Wam dziękuję i zapraszam również do grania w planszówki, takie jakie Wam się podobają. Do zobaczenia następnym razem. Hej!